Gdzie uciekasz? Po kurteczkę, jest ci zimno. Po komputerek chcę odczytać. Dzisiaj tak szybciutko startujemy, bo klient przyjechał z daleka. Powiem wam szczerze, że tak patrząc na taflę, chyba nie do końca wiem na skąd, ale wiem, że jechał trochę. Co mamy na rolkach? Na rolkach mamy klasykę włoskiej motoryzacji. 8-zaworowe, 1.9 w dobie. 105 koni bez zmiennej geometrii. Niestety z małym sprzęgłem, więc zawsze w tych samochodach później, jak jest dużo momentu, to się robi problem. No ale nic, postaramy się podziałać. Dzisiaj już jest, bym powiedział, ciepło. No, jak Przemek zapieprza w t-shircie, to nawet jest nośnie, ja się chyba porozbieram. No i widzimy się w środku. Ty już na stanowisku? Coś tam powoli trzeba działać. Trzeba. Klientowi się nie spieszy, no ale nam trochę bardziej. Czekajcie, odpalę światełko. No, chyba nie odpalę. To je trochę lepiej wygląda. Ale tu są duże szyby, jest przeszklone. Więc jest ok. Arek, który jest właścicielem tego oto pojazdu, przyznał się, że już było robione sprzęgło, więc to, co myślałem, że może być słabym punktem, powinno być ok. W rodzinie to auto u niego jeździ 8 lat, on sam je użytkuje 2. Czego ty szukasz? To jakoś gdzieś tu trzeba by się było dostać, tylko tak, żeby nic nie połamać najlepiej, nie? Weź to idzie na wizję, to lepiej nie rozpierdziel, nie? Poświecić ci tam. Czek. Ha! Ha! Było się bez strat w ludziach i plastikach. Jeszcze. Wiesz co, to chyba tego nie wyjmiesz, będziesz musiał tak trochę tą nogą uważać. Jestem bardzo ciekawy, bo 1.9, 105 koni, bez zmiennej geometrii. Jak nie ma problemów z EGR-em, to patrzę, rzecz biorąc, to jest niezniszczalne. I podobno zatankowane, więc mamy szansę dzisiaj trochę pojeździć. No, pół baku jest. Mnie naszło, że ostatnio dużo tych kwiatów robimy, nie? Całkiem wdzięczny auta. Tak jak ja zawsze byłem wagowiczem. Waginiarzem. Waginiarzem, dosłownie. To ostatnimi czasy BMW Fiat. Jakoś tak motorycznie, nie? No i nawet jest diagnostyka. Wow, panie. EDC15, a daje radę. Daj mi dawkę, daj mi doładowanie. Nie wiem, czy on moment ma wyliczony chyba. Może nie mieć. No dobra, postawimy sobie kamerkę tutaj i zaraz zaczynamy jazdy. Bardziej dokładne skrzynie biegów, ale... Znaczy ta skrzynia jest taka trochę, wiesz, PKS, no? To jest trójka. To jest czwórka. To jest czwórka, tak. No trochę wylatana. Przynajmniej może się bawić w szybkich i wściekłych, to tam kilkanaście razy zmieniać bieg. 300 biegów. Jakie mu obciążenie dałeś? No a jak? O kurwa, jak panie. Później do pieca dołożymy, to żeby coś tam miał. No to lecimy. Oj. Chyba lekko turbina przeładowywuje. Będzie miał na pewno. Nawet trochę. No, więcej, 109. No to dobra. Serię ma, patrząc na to, to nawet tutaj w hieroglifach widać.
naładowanie skacze, ale to powinniśmy sobie poradzić. To jest starego typu system, więc powinno być gicior. Zadamy mu trochę większe na dole, ona wtedy tak łagodnie i zacznie ją puszczać. Powinno być dobrze. Czas odczytywać softa. Tak jest. Ciekawe, ile będzie trwało. Już dawno DC-15 Fiata nie robiłem. Ty robiłeś kiedyś DC-15 Fiata? Nie pamiętam. Chyba nie. Już czytasz? A co? Kuźwa, to ja się odlać nawet nie zdążyłem. Ło, ty panocku. Mój ty Boże. Ha, ty, ale dawno bajtshootera żeśmy nie używali, nie? To jest jeden z pierwszych sprzętów legalnych, jakie kupiłem jako tuner. Nie pamiętam, który to był, 2007 chyba rok. Może 2006. Nie śmiej się. A nielegalnych ile było? Nie pamiętam. No kurka, to nie jest tak, że się człowiek zaczynał od razu, miał worek kasy i wiesz, kupowało się to, co najdroższe, tylko kupowało się to, na co człowieka było stać. No. A to nie jest... To nie są skarpety, nikt ci tego nie pożyczy, tak. Ty patrz, on już skończył. Nie pierdzielony ty. O! I to jest tak zwany dobry samochód dla tunera. Myku, myku i już szczytany. Mam nadzieję, że programowanie będzie równie sprawne i nic się nie wypierdoli. Bo jak nie, to pan wróci kadykiem do siebie. A tutaj będzie reanimacja, na ojom pojedzie dobrze. Chociaż EDC-15 postawić, to wam powiem. Prosty temat. Dobra. Czas ogarnąć w pliku parę zmian. Program już się robi. Także biorąc, jest tak proste, to jest dosłownie kilka map. Doładowanie, troszkę liznąć, mapa momentu. Najbardziej istotne to jest też mapa przepływomierza ruszona, żeby trochę to lepiej wstawało. Jak będzie kopcił za dużo, no to przy tych tutaj obszarach zdejmę. Arek, pomachaj. Cześć, witam. Który jest właścicielem tego bolida, stwierdził, żeby chciał popkę, no ale właśnie wybija mu to sukcesywnie z głowy, bo bez sensu przy tym samochodzie. Szkoda tej turbiny. Ile ona ma? 300? 375 tysięcy. To parę strzałów z popcorna i będzie off. Jeszcze. Dobra, zaraz będziemy wgrywać i testujemy. Arek jest spod Poznania, szamotuły te blachy. Jechał trochę, nie? No ale do teściowej, tak więc... Co... Do teściowej jechał? No do teściowej. Nie, to dlatego na cipa przyjechał. Dziewczynę już do teściowej odstawił, a to... sam powiedział, że ma ważniejsze sprawy na górze. Nie, no dlatego przyjechał na cipa, żeby chociaż trasę sobie uprzyjemnić, wiesz. No. Pozdrawiamy teściową na pewno. Pozdrawiamy. I dziewczynę tym bardziej. Dobry chłopak, skoro jedzie do teściowej, czekaj. Patrz. No wygrywa się. No coś tam zagrywa. No, byle nie teleranka. Byle nie tyle ranka. Zobaczymy, odpalimy. No i to właśnie pytanie, czy się uda, nie? Co czek sumy policzył. Powinno być dobrze. Już wam mówiłem o czek sumach, czy nie mówiłem? Jeżeli nie mówiłem, to pamiętajcie, cholernie jest to ważne, nie, panie Przemysławie? Czasami się przydaje. Czasami się przydaje dwa razy sprawdzić, czy plik, który wysłałem, ma przeliczone. Bo później trzeba sterownik wyciągać. No. Doblo. Śmieszę to auto. Jeżeli, kurczę, nie wiem, byś dał pięciolatkowi, żeby narysował samochód, to ci, to taka bryła mniej więcej podobna by wyszła. Zależy, małe kółka. Pięciolatek. Ty. Niektórzy wolą bardziej sportowe kształty. Ty, poczekaj. Weź zobacz, czy jest luz. Wajcha wchodzi 20 cm w prawo i w lewo. Sukces! Jakby działa. Ha! Jakby działa, dobra. Żeby nie było. Odpalamy. Aż powiem wam szczerze, nie wierzę, że ta robota by była taka szybka i przyjemna. Za szybko by było. Dobre auto, średni tuner. No tak, właśnie. Może być. Tak ci powiem, że w takim dobrej Hondzie to już byś wszystkie biegi tutaj miał w tym zakresie. No to są właśnie uroki Fiata. Odpalimy. No,
lecimy. Kurwa, wam powiem, no to dobra, naprawdę, w dobrym stanie. Nie jest styrane. Nawet nie widać tych 400 tysięcy we wnętrzu. Bo generalnie rzecz biorąc, no Fiaty za dobrych materiałów w środku to nie mają. Dobra, nie gadamy, kręcimy. Tak się jeszcze chwilę podgrzeje chłopak. Tak byś chciał? No. Nie, piątki nie wrzucę. O, jak to? Ja włącz podświetlenie zegaru, bo nie będzie widać. O! Teraz na to wahadłowcu. Ty no, że na to nie wpadliśmy. Dobra, lecisz. Gdzieś, gdzieś. Słuchowy. Oj, 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 oj. Mam dziwne wrażenie, że tutaj przepływka swoje gra. Troszkę go tam widać po dawce, jak wycięło. Bardzo go przycięło. I to jest też chyba powód, że ten wykres wygląda lekko z dupy. Są dwie opcje. Albo zaraz w programie oszukamy i przepływka będzie zmierała dobrze. Albo spróbuję ją wyczyścić. Zaraz się zastanowię. Mam pomysł, panie Przemysławie. Nie, 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 poczekaj, zanim wbijesz tą wajchę jak w roburze, weź ustaw w diagnostyce przepływ. Przepływy, przepływy. I teraz porównamy, zrobimy korelację przepływu z doładowaniem. Będziemy widzieć, co nas tak boli, bo o ile dolna część wykresu jest ładna, o tyle górna nie jest ładna. Taka całkiem średnia bym powiedział. No. Przepływ mamy na dole. Mamy na dole? Dobra. To EGR nie działa, mimo że jest wymieniony. Gdzieś 400? Zmyrnę sobie przepływy. Czy zmyrnę? Zmyrnę dawkę do przepływu. O. To będzie to w miarę wyglądało. Nie, tam było 800 coś, nie? Przepływu. Tak jest. Działamy. Mamy problem. O, no. Co się stało? No. Za dużo mocy. Korba bokiem wyleciała. Nie. Przepływomierz. Wymieniałeś go kiedyś? Nie, akurat w tym nie wymieniałem. No to dobra. Trzeba będzie tutaj zrobić małe rachuciachu. O. O. W tym obszarze. O. O. Dobra. Działam. Ty serio? Ci nie jest zimno? Panie, tu taki rozgrzany dzisiaj z chłodnicą biega. W jedno, w drugą. Ale to chłodnica jest rozgrzana, a nie ty. No a ja? Ja cię kręcę. Dobra. Zabije się o te pasy. Walczymy z tym. Zaraz wgrywamy wersję drugą. Już właściwie Przemek pompuje. Natomiast o co chodzi? Ten tutaj obszar. Idzie. Idzie ładnie dawka i nagle siada na przepływce i tak. Znaczy przepływka słabo mierzy. Ma swoje lata. W VW jest taki patent, nam takim wiertełkiem się robi. Wtedy mierzy lepiej. Ale tutaj zrobimy inaczej. Delikatnie liznąłem w mapie stosunek dawki paliwa do przepływu powietrza i powinno być w miarę хорошо. To nie są jakieś wielkie zmiany, chodzi o to, żeby go trochę wyrównać. Może kilka koni dojdzie, a bardziej chyba wykres się wyrówna. Co nie, panie Przemysławie? Miejmy nadzieję. To na co ty masz nadzieję? Na ten wykres? Na lepszą przyszłość. To nie teraz, wiesz. Ale spokojnie, trzecia fala tylko idzie. No, poczekaj, zaraz będzie 33.
w puszę, w usinę. A gdzie mnie na diagnostykę siada? No chłopie, no. No dobra. Drugi mocz. Mam delikatne zmiany. Ciekawe, czy to będzie drgało teraz, czy nie w kamerce, jak siedzimy. Kurde, powiem wam, bycie operatorem współczuję Brianowi, bo czasem naprawdę to jest upierdliwa robota. No słucham ciebie. Tylko pastylki dostał. No. Później jestem na hamowie. Pa. Telefon znowu. Bardzo ważny. Niemożliwe. No, a jednak. Odpalaj. Zegary odpalaj, niech tu się świeci trochę. Przepraszam. Kamerze nie widać. Przepływ masz, masz. Dawkę masz, masz. Kąt trysku jest. Doładowanie jest. Wszystko co potrzebne jest. Lecimy. Ciskaj go tam. No tak to już lepiej wygląda, ci powiem o wiele. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Jak z dymem? Brak. Nie. No brak. Nie. Chciałby, żeby dymił, ale niestety nie dym. Ty, no to ja go zaraz tam odkręcę, że on zacznie puszczać te piardy. Zależy od właściciela, nie? No. Jest równiej, panie, ale żeby to szału zrobiło, to nie powiem. Wiesz co, zrobimy jeszcze drugi pomiar, bo on na drugim trochę lepiej. I zobaczmy. Jak nie, to na sztywno przyłożymy 65 mg do końca. A to wtedy będzie trzecia. Druga. Ja też, no jakoś tak było, dobra. Która jest z kolei? To jeszcze raz go kręcimy. I zobaczymy. W te biegi ty naprawdę trafiasz? To chyba jest czwórka tak na oko. No. Wpisz mod 2. To jest 2 mod 2. Nie, to jest 1 mod 2. O. Dobra, chyba się zapisało. Ale widzisz, ta góra jest równiejsza. Jest trochę równiej, tylko że no, tam teraz mamy podstawiony pomiar drugi. A na drugim mu poszło nieco lepiej. Tak, on na drugim się jakby bardziej spina do roboty. O, tak bym to określił. Jednak. Oj, teraz to już wow. To nawet widziałem, że będzie o wiele ładniej. I tak go zostawiamy, moi drodzy. Nie będziemy tutaj więcej kombinować. Delikatnie zaczyna poddymiać. To jest stary diesel. Niskie ciśnienie raila. Szału nie będzie. No 130. Nie, 130. Ale ładne ruchy. Z fajnym momentem. Momentu mamy 90, tak więc to jest. No, to jest najważniejsze. Wystarczające. A że ta góra taka słaba. Jak znowuż podbije dawkę na przepływce, to będzie wtedy mega kopcił. Bez sensu. Tak będzie haraszo. Wszystkie błędy pokasuje świata i ten żółtą tą ADBS. A to się musi zatrzymać. No ja wiem, tylko pamiętam. Dobra. Widzimy się pod wykresem. Przemysławie. Zdecydowanie to mamy. Jak to nazwałeś? Szybka? Szybka, prosta akcja, ale jaka przyjemna. No dokładnie. Teraz tak. Ja wiem, zaraz znawcy powiedzą, można 140 zrobić albo więcej. Oczywiście, że można, ale pamiętajcie, ten człowiek przyjechał z Szamotuły pod Poznaniem. Fajnie, jakby tam dojechał z powrotem. A tutaj już powolutku coś nie domaga. Na pewno podejrzewam, jest kwestia przepływomierza. Po drugie jest kwestia turbiny, która nie mieli tego powietrza, nie zasysa. Więc delikatnie ruszyłem mapy przepływki, to zaczęło się pojawiać dymienie. A różnica między pierwszym a drugim modem jest w tym miejscu. O.
Nie jest źle, tak zostawić można kreski w miarę równe, doładowanie nieprzesadzone. Będzie pan zadowolony. No to co? Przemek skręca, klient wyjeżdża. Dzięki Jarek, że przyjechałeś. Pozdrawiamy cię. Dostaniesz od nas kubeczek nagrody. Nara! Siemko. Podziwiamy, podziwiamy. Podziwiamy. Smyl, kubeczek. I wlepa. No i temat zrobiony. Szybka, prosta robota. Dziękuję. 1800 się należy. Żartuję.